Dzień dobry. Anna Piotrowska, witam serdecznie. Jestem dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej i zapraszam na kolejną odsłonę rozmów eksperckich w temacie kształtowania polityki bezpieczeństwa cybernetycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania brzmi Sztuczna inteligencja w detekcji cyberzagrożeń, a naszym gościem jest pan Mateusz Ograbek, dyrektor Centrum Operacji Bezpieczeństwa VNG Hubs Poland. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Ja może tak tytułem wstępu tylko powiem, że można zadawać nam pytania. Osoby, które dołączyły do nas na Zoomie, mogą te pytania zadawać. Ja tutaj mam taki sprytny tablecik i będę patrzyła, co się dzieje. Jeżeli te pytania się pojawią, będziemy na nie odpowiadać albo w trakcie tej naszej rozmowy, albo kiedy ta nasza rozmowa będzie dobiegała końca. Panie dyrektorze, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynęła na pana pracę? Myślę, że dla mnie osobiście przede wszystkim wpłynęła w taki sposób, jak większość nowych technologii, których używamy w naszej codziennej pracy, czyli pozwoliła mi na ciągły rozwój, bo wszystkie nowe technologie, które w jakiś sposób są wykorzystywane w cyberbezpieczeństwie, wymuszają niejako rozwój także wszystkich osób, które tych technologii używają. Między innymi, kiedy kilka lat temu większość dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa zaczęła twierdzić, że sztuczna inteligencja czy też uczenie maszynowe jest częścią ich rozwiązań, no, my jako odbiorcy tych usług musieliśmy nauczyć się weryfikować te stwierdzenia, tak? Czyli musieliśmy wiedzieć, czym jest ta sztuczna inteligencja, jakie są algorytmy, jakie są różnice w tych algorytmach i to wymusiło na nas jakby ten ciągły rozwój, o którym ja mówię. Natomiast z punktu widzenia takiej codziennej pracy, no to oczywiście pierwszym słowem, które przychodzi mi na myśl, to jest automatyzacja, bo sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwoliło zautomatyzować w bardzo dużym stopniu przede wszystkim coś, co zawsze było wyzwaniem w cyberbezpieczeństwie, czyli bardzo duża ilość danych. Sztuczna inteligencja pozwala analizować w sposób automatyczny i dużo prostszy, bardzo duże zbiory danych. Dzięki temu możemy poprawiać wykrywanie zagrożeń, ale też możemy automatyzować różne czynności wykonywane w codziennej pracy przez analityków bezpieczeństwa. No i trochę patrząc z innej perspektywy, jeżeli my po stronie wykrywania bezpieczeństwa uczymy się wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, to oczywiście nasi przeciwnicy, czyli cyberprzestępcy, też sięgają po te technologie, przez co stają się, że tak powiem, trudniejsi do złapania przez nas. Także to jest ta druga strona medalu wykorzystania sztucznej inteligencji. Mówił pan tutaj coś takiego, że państwo musieliście już parę lat temu zapoznać się z tym, co to jest sztuczna inteligencja, dowiedzieć się, jak to działa i jak się tym posługiwać. No właśnie, ja z tego, co się orientuję, to państwo macie dosyć długą historię, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu sztucznej inteligencji w detekcji cyberzagrożeń. Tak, zdecydowanie. Oprócz tego, że tak jak mówiłem, na rynku pojawiły się różne rozwiązania oferujące, znaczy zawierające algorytmy sztucznej inteligencji czy też uczenia maszynowego, to od tamtego czasu my również staraliśmy się inwestować w rozwój tego typu kompetencji w naszej firmie. Zatrudniliśmy pierwszych przedstawicieli, że tak powiem, data science, części, którą nazywamy data science, czyli osoby znające algorytmy i potrafiące je stosować do różnych zastosowań, między innymi do wykrywania zagrożeń. Zbudowaliśmy kilkuosobowy zespół, który nie tylko potrafił wykorzystać te algorytmy, natomiast potrafił też budować rozwiązania, na których te algorytmy mogły być zaimplementowane.
czyli nie tylko osoby znające się na data science, ale także inżynierowie danych i osoby bardziej mogące pracować nad całymi platformami, które te algorytmy uczenia maszynowego czy też sztucznej inteligencji potrafiły wykorzystywać. A potem rozwinęło się to do tego stopnia, że obecnie mamy cały departament w ramach grupy ING, w ramach części security, który zajmuje się właśnie rozwiązaniami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego i w jaki sposób wykorzystywać je w różnych obszarach cyberbezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju danymi zajmują się ci data scientists? Jeśli chodzi o, że tak powiem, mój obszar, czyli wykrywanie zagrożeń, są to najczęściej logi z różnego rodzaju systemów, czy to systemów bezpieczeństwa, czy też ogólnie rozumianego IT, czyli logi z serwerów, baz danych, także ruch sieciowy, czyli komunikacja pomiędzy tymi wszystkimi urządzeniami a użytkownikami, czy też światem zewnętrznym, tutaj w rozumieniu internetu. I głównie na tych danych pracuje ten zespół. Natomiast jeśli chodzi o inne obszary, to mogą być też to dane na przykład z systemów zajmujących się autentykacją, czyli dostępem do środowisk IT, także związanymi z uprawnieniami do tych systemów. Natomiast no, to jest dosyć szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo. No, tak jak pan mówi, jeżeli analizujemy logi z poszczególnych urządzeń, a mniej więcej orientujemy się, że pewnie w państwa organizacji mamy do czynienia z tysiącami komputerów, no to rzeczywiście to muszą być gigantyczne zbiory danych. Proszę powiedzieć w takim razie, jakie osiągnięcia ten państwa zespół dotyczący właśnie analizy tych danych posiada już? Bo domyślam się, że na pewno działa sprawnie, skoro się rozbudował i na pewno ma jakieś duże osiągnięcia. Co udało mu się zrobić? Tak, oczywiście. Na początku to były głównie eksperymenty związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w ramach jakby szeroko pojętego wykrywania zagrożeń. Natomiast obecnie to są już konkretne przykłady zastosowań. Jednym z takich przykładów może być na przykład wykrywanie ruchu tak zwanego command and control, czyli to jest ruch, którego używają atakujący do wykonywania pewnych poleceń na zainfekowanej stacji roboczej na przykład lub serwerze. I w całym ruchu, który widzimy naszych użytkowników korzystających na co dzień z internetu do pracy, wykrycie tego rodzaju ruchu w tej, znowu patrząc z punktu widzenia ilości dużej ilości danych, jest nie lada wyzwaniem. Natomiast przy użyciu pewnych algorytmów nasz zespół był w stanie z bardzo dużą skutecznością wykrywać taki ruch. To jest takie jedno z zastosowań bardziej poprawiające efektywność detekcji. Natomiast są też przykłady bardziej praktyczne, że tak powiem, od strony analityka bezpieczeństwa, ponieważ jednym z takich, że tak powiem, scenariuszy, nad którym pracowali i również zaimplementowali to skutecznie, to taki system wspomagający analityka w jego decyzjach. Czyli w momencie, w którym analityk dostaje alert bezpieczeństwa, on musi oczywiście zbierając jeszcze jakieś dodatkowe dane kontekstowe, musi dokonać decyzji, czy jest to prawdziwe zagrożenie, czy jest to tak zwany false positive, czyli jakaś akcja, która jest normalnym zachowaniem się systemu lub użytkownika. I na podstawie historycznych danych o typach alertów nasz zespół jest w stanie zarekomendować analitykowi, jaką powinien
w danej sytuacji podjąć decyzję. Oczywiście ostateczna decyzja należy do analityka, natomiast jest to niejako system rekomendacji i wspomagania jego decyzji. I takim również dosyć dużym osiągnięciem już tego, że tak powiem, większego zespołu czy też departamentu było stworzenie takiej platformy, którą nazywamy warstwą integracji. Ona jest w stanie na podstawie alertów bezpieczeństwa z różnych systemów bezpieczeństwa, których używamy do wykrywania zagrożeń, wybrać tylko te alerty, te sytuacje, które są najbardziej podejrzane. Czyli mimo tego, że używamy systemów do wykrywania zagrożeń, one też produkują dosyć sporą ilość danych. Więc ta warstwa integracji niejako jeszcze wyłuskuje te najbardziej niebezpieczne i najbardziej podejrzane alerty z tych, które są produkowane przez systemy bezpieczeństwa. Może pan powiedzieć pokrótce, ile takich alertów dostajecie na przykład na godzinę w organizacji? To zależy od systemu bezpieczeństwa, którego używamy, bo mogą to być pojedyncze alerty, ale mogą to być nawet dziesiątki alertów, które mają różny tak naprawdę priorytet. Czyli tych najbardziej niebezpiecznych dostajemy kilka, tych, które mogą dawać trochę więcej kontekstu na temat tego, co dzieje się w organizacji, może być dużo więcej. No, oczywiście tutaj ukryte moje pytanie było takie, czy ilość tych alertów rośnie z czasem? Czy da się to zauważyć? Oczywiście. Rośnie z czasem, tak jak organizacja się zmienia i oczywiście rośnie, ale rośnie też tak zwany attack surface, czyli tak naprawdę podatność organizacji na ataki. Zmieniają się technologie, wprowadzamy coraz to nowe technologie. Teraz od kilku lat bardzo popularne jest także korzystanie z chmury publicznej, czyli już nie tylko mamy swoje centra danych, w których przetwarzamy informacje, nie tylko mamy swoje stacje robocze, laptopy, na których pracujemy, ale też korzystamy z usług chmurowych i to tak naprawdę wprowadza dodatkowe zagrożenia i zwiększa też ilość danych, które musimy analizować, żeby te zagrożenia móc wykrywać. Tak naprawdę nawet pandemia i kwestia tego, że zaczęliśmy pracować z domu, zaczęliśmy pracować na stacjach roboczych, które nie są już częścią jakiejś sieci firmowej, tylko po prostu korzystamy z internetu, to również wprowadziło dodatkowe zagrożenia, bo w pewnych miejscach straciliśmy widoczność tak naprawdę, co dany użytkownik robi na swojej stacji roboczej. Więc krótko odpowiadając na pani pytanie, tak, ta ilość danych rośnie i przez to ilość alertów również rośnie. Natomiast wracając do tematu naszego spotkania, na pewno sztuczna inteligencja jest w stanie pomóc nam zmniejszyć ilość tych alertów. No właśnie, tutaj przechodzimy do kolejnego pytania. Jak wygląda praca eksperta wykrywającego takie zagrożenia? Na jakich poziomach sieci ta sztuczna inteligencja może go wesprzeć? Może go wesprzeć na wielu poziomach. To znaczy, tak jak wspomniałem, używamy przeróżnych systemów wykrywających cyberprzestępców. Od tak naprawdę poziomu pojedynczych serwerów, gdzie mamy rozwiązania typu EDR, czyli Endpoint Detection and Response. Tak upraszczając, to jest taki antywirus, znaczy kolejna wersja antywirusa, next generation antywirus, który potrafi wykrywać, ale potrafi też reagować na te incydenty bezpieczeństwa. Poprzez poziom stacji roboczych czy też laptopów, na których mamy te same rozwiązania, plus jeszcze dodatkowe typu Protective DNS lub Cloud Proxy.
które bardziej koncentrują się na ruchu sieciowym tak naprawdę, nie tylko na tym, co dzieje się na systemie, na tym, jakie procesy są tam uruchamiane lub jakie zadania są uruchamiane, natomiast koncentruje się bardziej na ruchu sieciowym z takiej workstacji czy też serwera. Oprócz tego mamy też rozwiązania dedykowane na przykład dla chmury publicznej, które również wykrywają zagrożenia na tym poziomie, jak również urządzenia czy też rozwiązania do wykrywania anomalii w ruchu sieciowym, czyli w komunikacji między serwerami a użytkownikami, z serwerami a światem zewnętrznym. I tak naprawdę w każdym z tych rozwiązań mogą i są zaimplementowane algorytmy uczenia maszynowego czy też sztucznej inteligencji, więc na każdym z tych poziomów jesteśmy w stanie poprawić jakość wykrywania tych zagrożeń czy ich efektywność. Oprócz tego są rozwiązania, na przykład rozwiązania klasy SIEM, które niejako korelują zdarzenia ze wszystkich tych systemów, które wymieniłem wcześniej. I również przy użyciu sztucznej inteligencji są w stanie wyłuskać te najbardziej priorytetowe. To trochę działa w połączeniu z tą warstwą korelacji, warstwą integracji, o której wspominałem wcześniej. Natomiast to działa tak, że część detekcji jest dostarczana przez dostawcę takiego rozwiązania, natomiast my takie specyficzne rzeczy, których tam nie ma, staramy się jakby stworzyć we własnym zakresie, żeby ulepszyć jeszcze tą technologię, której używamy. Ja przypomnę, że naszemu ekspertowi, którym jest dzisiaj pan Mateusz Ograbek, dyrektor Centrum Operacji Bezpieczeństwa w VNG Hubs Poland, można mu zadawać pytania. To jest informacja dla osób, które są z nami na Zoomie. Mówimy o różnego typu narzędziach, które można, związanych z uczeniem maszynowym, ze sztuczną inteligencją, które można zastosować na różnych poziomach organizacji, czyli na zwykłych komputerach, na serwerach, czy też na rozwiązaniach chmurowych. Testujecie Państwo teraz takie bardzo specyficzne narzędzie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, Copilot Defender. Co to jest i jak to działa? To znaczy, Copilot ogólnie jest taką klasą rozwiązań, które mają wspomagać użytkownika. I tak jak jest Copilot dla rozwiązania Microsoft Office, to obecnie Microsoft również pracuje nad rozwiązaniem dla security. I to, co Copilot może zrobić dla analityka bezpieczeństwa, to ułatwić mu na przykład wyszukiwanie danych. Bo żeby odpowiedzieć na alert bezpieczeństwa, tak jak wcześniej wspominałem, analityk musi zebrać dodatkowe dane na temat tego, co dzieje się w organizacji, w tej części organizacji, której dotyczy alert, czyli na przykład na danym serwerze. I żeby to zrobić, musi użyć takiego języka zapytań, który nazywa się akurat w środowisku Microsoftowym KQL. Jest to bardzo zaawansowany język, natomiast jest też dosyć trudny, więc nauczenie się go zabiera czas. Copilot poprzez wprowadzenie takiego języka zapytań, które można w zasadzie naturalnym językiem wprowadzać, ułatwia ten proces uczenia się. Podpowiada niejako, jakie kwerendy można wpisać do wyszukiwania. I to jest jedna z takich zalet. Natomiast poza tym może też jakby pomagać. To jest w zasadzie silnik podobny do OpenAI, czyli firmy stojącej za stworzeniem ChatGPT, więc też zastosowania są podobne. My możemy poprosić o stworzenie czegoś, na przykład
takiego tak zwanego playbooka, czyli czegoś, kawałka skryptu, który zautomatyzuje nam pewną część wykonywanej pracy. Czyli na przykład analityk w momencie, w którym dostanie alert, prosi o stworzenie playbooka, który sięgnie do jakiejś zewnętrznej bazy danych i na przykład sprawdzi, czy plik, który system określił jako podejrzany, w tej bazie danych również występuje jako podejrzany. To jest jeden z przykładów takiego zastosowania. I wtedy analityk nie musi tego robić manualnie, może poprosić Copilota o stworzenie takiego skryptu i w momencie następnego alertu o podobnym typie ta akcja wykona się automatycznie. On już nie będzie musiał wpisywać żadnych poleceń, tylko po prostu dostanie tą informację automatycznie w alercie. Jest to bardzo pomocna technologia dla analityków, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją pracę z cyberbezpieczeństwem, bo są w stanie bardzo szybko zacząć pracę z dość zaawansowanymi systemami, których używa się w, na przykład w instytucjach finansowych takich jak ING. Czyli to jest po prostu tak, że wpisuję w okienko jakieś tam zapytanie, stwórz mi taki i taki program i algorytm już sam to robi. Tak to wygląda. Tak to wygląda. No, rzeczywiście, bardzo ułatwia sprawę. Zdecydowanie, ale to są ogólnie rozwiązania nie tylko stosowane w cyberbezpieczeństwie, także dla programistów. Jest obecnie Copilot dla GitHuba, czyli tak naprawdę też algorytm pisze kawałki programów, kawałki kodu za programistę niejako. Jesteście Państwo zadowoleni z tego narzędzia? Wiem, że go dopiero zaczęliście testować i nie za bardzo pan może mówić, ale chociaż może dwa słowa. Na tą chwilę nie jestem w stanie nic powiedzieć jeszcze na ten temat. Potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby mieć jakieś wyniki. To w takim razie trzymam kciuki, żeby się udało. A jak pan sobie to wyobraża, jak to będzie wyglądało w przyszłości? Bo mówimy tutaj o gotowych rozwiązaniach, tak? O gotowych programach, które jakby można kupić od firm, ale w toku tej naszej rozmowy też wspomniał pan coś takiego, że w momencie, kiedy czegoś wam brakuje, to sami sobie to robicie. I teraz jest moje pytanie, czy ta przyszłość będzie wyglądała tak, że firmy, które będą właśnie zarządzały cyberbezpieczeństwem, tak jak państwo, te firmy będą kupowały gotowe rozwiązania, czy będą też musiały się wspierać tymi swoimi pomysłami? I czy nie lepiej byłoby w takim razie napisać takiego rozwiązania od początku do końca samemu? Ja myślę, że będzie trochę miks tak naprawdę. Będziemy kupować nadal rozwiązania od dużych dostawców, takich jak na przykład Microsoft. Natomiast ja bardziej wierzę w to, że my nie powinniśmy się ścigać z gigantami technologicznymi, tylko z nimi współpracować. Tak naprawdę wielokrotnie mieliśmy przykład tego, gdzie jeśli chodzi o pomysły na to, jak wykorzystać pewną technologię, to my tak naprawdę na tej, powiedzmy, trochę pierwszej linii frontu czasami mamy więcej informacji, więcej danych, żeby takie pomysły sformułować i podzielić się nimi z dostawcami rozwiązań security. I wielokrotnie to robiliśmy i ja wierzę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. Są pewne standardy, które zaczynają coraz bardziej być widoczne w środowisku bezpieczeństwa, które niejako są takim wspólnym językiem, takim jak na przykład MITRE ATT&CK Framework, który powinniśmy wspólnie rozwijać i który powinniśmy wspólnie tak naprawdę starać się podnosić efektywność tych rozwiązań, które mamy. Także ja wierzę, że tak mniej więcej co do zasady 80-20, to 80% powinniśmy korzystać z rozwiązań, które dostarczają nam dostawcy usług,
oczywiście współpracując z nimi, żeby podnosić ich jakość. Natomiast 20% to są też rzeczy, które są specyficzne dla danej firmy lub też jakiejś części środowiska, tak jak na przykład instytucji finansowych. I ciężko jest też firmom produkującą te rozwiązania cyberbezpieczeństwa dostosować się do tych specyficznych wymagań. Oni raczej sprzedają to na globalny rynek i trzeba też pamiętać o tym, że bardzo wiele firm jest po prostu zbyt małych lub nie ma takich zasobów, żeby mogli próbować dewelopować takie rozwiązania samemu. Natomiast nawet duże instytucje, takie jak ING, które mają bardzo duże zespoły bezpieczeństwa, no myślę, że będą miały trudność, żeby ścigać się z gigantami technologicznymi, jeśli chodzi o budowanie jakichś rozwiązań. Także ja myślę raczej, że powinniśmy trochę mocno wykorzystywać to, co jesteśmy w stanie uzyskać. Natomiast te 20%, które jest specyficzne, albo wiemy, że raczej to nie zostanie dostarczone przez dostawców, to możemy budować sami. Tydzień temu pańskiemu koledze też zadałam to pytanie i myślę, że mogę je zadać też i panu, bo to jest tak, mówi pan o wyścigu zbrojeń, tak, żeby się tak nie ścigać z firmami, które produkują, które wytwarzają oprogramowanie, które pozwala wykrywać cyberataki, ale ta sztuczna inteligencja, szczególnie ta generatywna sztuczna inteligencja, o której też tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, no jest takim obiektem, który znajduje się nie tylko w rękach dobrych rycerzy, ale też złych hakerów, którzy chcą wysyłać nam wirusy, szczególnie chyba w ostatnim czasie doświadczamy no, jakiegoś zmasowanego ataku na wszelkiego rodzaju urządzeniach. Proszę powiedzieć, czy ta generatywna sztuczna inteligencja w rękach złoczyńców to może zrobić nam więcej szkody i czy w tym wyścigu zbrojeń jednak biali rycerze okażą się zwycięzcy? Wiem, że pytam trochę na wyrost, ale jakby pan odpowiedział. Myślę, że będziemy widzieć coraz więcej zastosowań sztucznej inteligencji po tej złej stronie i tego nie unikniemy. Ja trochę nawiązywałem do wyścigu zbrojeń, którego nie powinniśmy toczyć z dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa, ale jak najbardziej musimy go toczyć z cyberprzestępcami. I trudno jest teraz powiedzieć, jak dużo złego będzie nam w stanie ta sztuczna inteligencja zrobić. Na pewno trzeba się na to przygotować, na pewno trzeba nauczyć się też tej sztucznej inteligencji. Tak jak mówiłem, to jest każda nowa technologia, która jest wykorzystywana po stronie wykrywania zagrożeń, prawdopodobnie jest albo będzie za chwilę też wykorzystywana po stronie atakujących. Dlatego poznanie tej technologii i nauczenie się, jak jej mądrze używać, jest zawsze bardzo ważne, jest bardzo potrzebne. Mam osobiście oczywiście nadzieję, że ten rozwój po stronie wykrywania będzie szybszy niż po stronie atakujących i że ostatecznie to, jak to pani redaktor ładnie powiedziała, biali rycerze zwyciężą. Cieszę się w takim razie, że obydwoje mamy tą nadzieję. Widzę, że nie ma pytań, więc będziemy powoli kończyć. Przypominam, że dzisiaj spotkaliśmy się, aby rozmawiać o kształtowaniu polityki bezpieczeństwa cybernetycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Webinar nosił tytuł Sztuczna inteligencja w detekcji cyberzagrożeń, a moim gościem był dziś pan Mateusz Ograbek, dyrektor Centrum Operacji Bezpieczeństwa w ING Hubs Poland. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Do widzenia.